Parada z okazji Dnia Świętego Dawida, która co roku odbywa się w Cardiff, nie jest może tak popularna jak na przykład parada z okazji Dnia Świętego Patryka, ale dla Walijczyków jest ona tak samo ważna. Pierwszy raz parada z okazji Dnia Świętego Dawida odbyła się 1 marca 2004 roku, ale dopiero teraz dołączyli do niej Polacy, wzbudzający niemałe zainteresowanie. Jest z nami pan Paweł Czubiński, główny organizator polskiej części Parady Świętego Dawida. Pawle, powiedz mi, trudno było zorganizować taką paradę? Wzięliśmy tylko udział w paradzie, byliśmy jej małą częścią. Mieliśmy nadzieję, że będzie nas trochę więcej Polaków. Liczyliśmy na około 100 osób nawet. Niestety pogoda zepsuła wszystko. Ludzie się pochorowali, panuje jakaś epidemia grypy i tak dalej, więc trzeba to zrozumieć. Nie ma tutaj złej woli ludzi, którzy z nami, którzy nie dołączyli do nas. Myślę, że w przyszłym roku będzie o wiele lepiej. Can I ask Cork, Cochy and Cardiff to lead us in the national, and I want everybody, and I mean everybody, to sing.